Gepardy to niezwykłe zwierzęta, które wciąż fascynują naukowców i miłośników przyrody. Ich niezwykła prędkość, umiejętności myśliwskie i wyjątkowe cechy sprawiają, że są one jednymi z najbardziej interesujących dużych kotów. Niestety, gepardy są zagrożone wyginięciem i potrzebują naszej pomocy, by przetrwać. Dzięki ochronie ich siedlisk i programom hodowli w niewoli, mamy nadzieję, że gepardy będą mogły cieszyć kolejne pokolenia swoją obecnością na naszej planecie. Gepardy mają wiele interesujących cech, które wyróżniają je spośród innych dużych kotów. Na przykład, w przeciwieństwie do innych kotów, nie potrafią ryczeć. Zamiast tego wydają różne dźwięki, takie jak miauczenie, syczenie czy nawet głośne piski, które mogą być słyszane na odległość nawet do 2 km. Ponadto, gepardy mają bardzo charakterystyczny wygląd, ich futro jest pokryte czarnymi plamami, a na twarzy mają czarne łzy, które pomagają chronić ich oczy przed ostrym słońcem. Gepardy są jednymi z niewielu dużych kotów, które nie przepadają za wodą. W przeciwieństwie do tygrysów czy lwów, które często ochładzają się w wodzie, gepardy wolą unikać zbiorników wodnych. Wynika to z faktu, że ich sierść nie jest przystosowana do pływania, jest zbyt cienka i nie zapewnia odpowiedniej izolacji termicznej. Dlatego też gepardy polują głównie w suchych, otwartych przestrzeniach, gdzie nie ma dużych zbiorników wodnych. Gepardy są generalnie samotnikami, ale można je spotkać w niewielkich grupach. Samice zazwyczaj żyją samotnie, zwłaszcza kiedy wychowują młode. Samce natomiast często tworzą niewielkie grupy zwane koalicjami. Takie grupy mogą składać się z braci z tego samego miotu, ale czasami dołączają do nich także niespokrewnione ze sobą gepardy. Koalicje pomagają samcom w obronie terytorium i polowaniu na większe zwierzęta. Gepardy są generalnie samotnikami, ale można je spotkać w niewielkich grupach. Samice zazwyczaj żyją samotnie, zwłaszcza kiedy wychowują młode. Samce natomiast często tworzą niewielkie grupy zwane koalicjami. Takie grupy mogą składać się z braci z tego samego miotu, ale czasami dołączają do nich także niespokrewnione ze sobą gepardy. Koalicje pomagają samcom w obronie terytorium i polowaniu na większe zwierzęta. Gepard to najszybsze zwierzę lądowe na świecie. Potrafi osiągnąć prędkość nawet do 120 km na godzinę w ciągu zaledwie 3 sekund. To oznacza, że przyspiesza szybciej niż niejeden samochód sportowy. Jego budowa ciała jest idealnie przystosowana do szybkiego biegu, ma długie, smukłe nogi, lekką budowę i długi ogon, który służy jako balans podczas zakrętów. Gepard używa swojej prędkości do polowania na mniejsze zwierzęta, takie jak antylopy, które są jego głównym źródłem. Inną ciekawostką dotyczącą gepardów są ich pazury. W przeciwieństwie do innych kotów, gepardy nie mają w pełni chowanych pazurów. Są one zawsze częściowo wystające, co pomaga im w biegu, zapewniając lepszą przyczepność do podłoża.
Dzięki temu gepardy mogą osiągać takie prędkości i łatwiej chwytać swoje ofiary podczas polowań. Niestety, gepardy są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Ich populacja maleje z powodu utraty siedlisk, polowań kłusowniczych i konfliktów z ludźmi. Gepardy potrzebują dużych otwartych przestrzeni, by móc polować, a rozwój rolnictwa i urbanizacja sprawiają, że takie tereny stają się coraz rzadsze. Organizacje ochrony przyrody podejmują różne działania, by chronić gepardy, w tym tworzenie rezerwatów i programów hodowli w niewoli.